Kandydat, z którym nikt nie chce rozmawiać. Komu i do czego potrzebna skazana na porażkę misja profesora Glińskiego? Mam nadzieję, że przynajmniej spotkania z profesorem Glińskim nie odmówię. My traktujemy tej kandydatury jakkolwiek poważnie. To nie jest kandydat, który ma misję tworzenia rządu. Pan premier Kaczyński przygotował zabawę jak w piaskownicy. Czym naraził się pan profesor Jarosławowi Kaczyńskiemu, że wystawił go na pośmiewisko? Zaproponuję spotkanie. Jeżeli odmówią, no to przecież nie będę się tam wpychał na siłę. Podstawowych zadań. I o tym już za moment w faktach. Co jeszcze u nas? Gruzińska zmiana warty. Jako lider Frontu Zjednoczenia Narodowego przechodzę do opozycji. Nie będzie żadnych represji wobec tych, którzy na nas nie głosowali. Kto ich wybiera? To jest głęboki PRL. A strach się bać, co będzie dalej. Fotoradarem w rowerzystę. Pędzą jakby byli, nie wiem, na Tour de Pologne. Nie ma technicznej możliwości zmierzenia tak niskiej prędkości. I znowu wolne. Im więcej wolnego, tym lepiej. W ogóle idzie kryzys, to lepiej odpoczywać, jak pracować. Dobry wieczór Państwu, Kamil Durczow, minęła 19. Zapraszam na fakty, a zaczynamy od kandydata, z którym niewielu chce rozmawiać. PiS-owski kandydat na premiera Piotr Gliński usłyszał już nie od niemal wszystkich ugrupowań opozycyjnych, prócz Solidarnej Polski. Jedni stawiają sprawę kategorycznie, inni bardziej ironicznie, ale niemal pewne jest to, że misja Glińskiego, zanim na dobre się zaczęła, właśnie się kończy. A komu i do czego jest, a raczej była potrzebna, o tym Jakub Sobieniowski. Ury. Może z czasem. Póki co i tak jest wystarczająco wesoło. Paweł Abramowicz. Fakty. No i teraz się będziemy żegnali uroczyście, bo to uroczysta chwila. Służyło nam 8 lat, było świadkiem historycznych wydarzeń, wyborów, upadków koalicji, skandali i chwil politycznego triumfu. Studio Faktów i TVN24 dziś w tym kształcie widzą Państwo po raz ostatni. Za niecałe 24 godziny jutro w Faktach powiemy dobry wieczór z super nowoczesnego nowego studia, nad którym pracowaliśmy od miesięcy. Dziś na koniec Faktów zostawiamy Państwa z historią zapisaną, chciałbym powiedzieć w czterech, ale jest ich więcej, w ścianach tego wnętrza. Do jutra. Do zobaczenia o 19. Popatrz na nas na wprost. Okej. No to dobrze. Fakty, Marcin Pawłowski, witam Państwa. Kto kłamie, kto gra, kto kogo nagrywa. Słynny polski szpieg, kiedyś jego nazwisko znali nieliczni. Od kilkudziesięciu godzin jesteśmy świadkami wojny na słowa i prasowe ogłoszenia. Nerwowe oczekiwanie na wyniki, śledzone oczywiście przez naszych reporterów. Dzięki bardzo. Dzięki panu.